przeddzień święta odrodzenia podniosły nastrój panował na sali sejmowej. Posłowie obradują nad rządowym projektem ustawy o sześcioletnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu. W tym historycznym dniu przybył do Sejmu prezydent Bierut. W imieniu rządu wicepremier Hilary Minc wystąpił o przyjęcie ustawy. Wysoka Izbo, w dniu dzisiejszym Sejm Ustawodawczy kończy dyskusję nad sześcioletnim planem rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu w Polsce. Dyskusja ta ujawniła pełną jednomyślność stanowiącą odbicie jednomyślności społeczeństwa. Dzień dzisiejszy, w którym Sejm uchwala projekt sześcioletniego planu jako ustawę, będzie doniosło datą w historii rozwoju naszego kraju. Plan sześcioletni bowiem, jak mówił ostatnio prezydent Bierut, to program nie tylko gospodarczy, lecz równocześnie ideologiczny, polityczny, społeczno-ustrojowy. Plan sześcioletni to plan, który stworzy mocne i niewzruszone podstawy nowego ustroju społecznego w Polsce, podstawy socjalizmu. Kończąc swoje przemówienie, wicepremier powiedział: w imieniu rządu Rzeczpospolitej proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy o planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. Niech ta ustawa stanie się nowym manifestem lipcowym, który nie ulega wątpliwości, zostanie tak samo zwycięsko zrealizowany jak manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 roku. Naród polski wszedł na drogę wspaniałej przyszłości, postępu, pokoju, socjalizmu. Rośnie dzieło planu sześcioletniego Nowa Huta. Na polach, gdzie w marcu ubiegłego roku położono pierwszą cegłę, stoją już dziesiątki nowych domów. Od wczesnego ranka tysiące ludzi z całego kraju przybywają tu, aby wraz z budowniczymi powstającego miasta obchodzić święto odrodzenia Polski. Do zebranych przemówił członek biura politycznego KCPZPR generał Witold Jóźwiak. Mówił o historycznej roli polskiej klasy robotniczej, torującej drogę do Polski potężnej, sprawiedliwej, socjalistycznej. Mówił o wielkim kraju socjalizmu, który czynnie pomaga w realizacji największego dzieła, jakie kiedykolwiek podjął nasz naród. Po drodze, która w przyszłości stanowić będzie główną ulicę miasta, idzie wspaniały pochód młodości. Maszerują zetempowcy i junacy służby Polsce, dziś budowniczowie, jutro robotnicy potężnych zakładów hutniczych. Idą przyszli mieszkańcy pierwszego socjalistycznego miasta w Polsce. W myśl postanowień karty górniczej
16 tysięcy górników otrzymało krzyże zasługi. Jesteśmy w kopalni Makoszowy w przeddzień Święta Odrodzenia. Prosto z pracy wszedł na mównicę Józef Balcerski. W serdecznych słowach powinszował on swym 560 odznaczonym kolegom. Górnictwo polskie znajduje się na najbardziej odpowiedzialnym odcinku frontu walki o wykonanie planu uprzemysłowienia kraju, planu sześcioletniego. Odznaczenie zobowiązuje nas do dalszej wytężonej pracy. Musimy być dla innych przykładem, mówi Adam Rajca. Ma on już za sobą 36 lat pracy górniczej. Cały naród dumny jest ze swych górników, czołowego oddziału polskiej klasy robotniczej. Załoga Domu Słowa Polskiego w Warszawie wypełniła zobowiązania lipcowe. W dniu Święta Odrodzenia drukarnia, a w niej największa w Polsce maszyna rotacyjna, są gotowe do pracy. Na uroczystość przybył prezydent Bierut. Przemawiając do zebranych, premier Cyrankiewicz powiedział: w Warszawie przybywa wspaniały obiekt przemysłowy, jeden z największych w Europie, powstaje nowa twierdza, z której jak pociski wyrzucane będą miliony książek i wydawnictw, gruntujących wiedzę o życiu i bombardujących okopy ciemnoty i zacofania. Z tych maszyn wychodzić będzie codziennie organ Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która prowadzi cały naród do coraz to nowych, wspaniałych zwycięstw. W tej hali pracuje już 48 najnowocześniejszych radzieckich linotypów. Prezydent Bierut uruchomił maszynę rotacyjną. Drukuje ona 600 tysięcy czterostronicowych gazet na godzinę. Prezydent, który sam kiedyś pracował w drukarni, okiem fachowca śledzi pracę nowej rotacji. Maszynę tę, wyprodukowaną w zakładach Plamag w Niemieckiej Republice Demokratycznej, zmontowali w rekordowym czasie niemieccy konstruktorzy dla uczczenia święta narodu polskiego. Idzie w świat drukowane słowo. Walczyć będzie o pokój i postęp. Święta Odrodzenia stolica otrzymała nowe, wspaniale kino Moskwa. Piąte kino wybudowane po wojnie w Warszawie pomieści 1200 widzów. Przemawiając do zebranej na pierwszym seansie publiczności, minister Dybowski powiedział: życzeniem robotników było, aby dzieło ich rąk nazwane zostało imieniem stolicy wielkiego kraju socjalizmu, imieniem stolicy światowego obozu postępu i pokoju. Świąteczny wieczór prezydent Bierut gościł przodowników pracy z całej Polski oraz wybitnych przedstawicieli nauki, sztuki, kultury. Pragnąłbym, powiedział swym gościom prezydent,
abyście spędzili u mnie te chwile zadowoleni i radośni. Mamy przecież za sobą 6 lat trudnej, ale owocnej walki i przeszliśmy drogę, z której mamy prawo być dumni. W dniu tym prezydent dokonał pierwszych dekoracji orderem Budowniczego Polski Ludowej. Pośmiertnie otrzymuje order Wincenty Pstrowski. Prezydent przypina odznaczenie jednemu z najstarszych i bardziej zasłużonych działaczy polskiego ruchu rewolucyjnego, Franciszkowi Fidlerowi. Order otrzymuje artysta rzeźbiarz Sabery Dunikowski. Wybitny przodownik pracy, górnik Franciszek Aprias. Przodujący rolnik Stanisław Mazur. Inicjator szybkościowych metod pracy w budownictwie Michał Krajewski. Order Budowniczy Polski Budowej otrzymała również słynna włókniarka Wanda Gościmińska. Cały naród lubi się swymi przodownikami pracy, bojownikami w walce o nowy ustrój społeczny, którzy swą ofiarną, twórczą pracą wnoszą najcenniejszy wkład w dzieje narodu, w jego przyszłość. Święto Odrodzenia upłynęło w całym kraju pod znakiem radości i wesela. Mieszkańcy stolicy jak zawsze bawią się na Bielanach. Chyba nie było tu tak wesoło jak dziś. Radość tę daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i wiara w pokój, w szczęśliwą przyszłość. Szczęśliwą przyszłość naszą i naszych dzieci.